zacząć cztery najgorsze wyzwania od widzów. Cztery najgorsze wyzwania od widzów. Utworzyłem post na YouTube'owej grupie społeczności, gdzie napisaliście, no, co powinienem zrobić, aby być fajnym, krótko mówiąc. Unimog na drift. Łukasz napisał, żebym zrobił Unimoga na drift. Okej. Chyba mam odpowiednią ilość kasy, żeby sobie Unimoga sprezentować. To jest Mercedes. Unimog na drift. What the fuck? Nie wiem, jak to będzie driftować, ale no musimy mieć też jakieś wyzwanie. Czyli co, robimy Unimoga na drift i spróbujemy osiągnąć minimalnie dwie gwiazdki na strefie, na wybranej strefie driftowej, na której już mam trzy gwiazdki zrobione, ok? 100 tysięcy, nie, no to mi starczy, spoko. Musimy zrobić, o kurde, on się nie mieści w kadrze nawet. Musimy zrobić go na drift. I widziałem już, że... Jakie tutaj są fajne malowania. Widziałem już, że ten samochód można fajnie sobie porobić. Można tą pakę całkowicie usunąć. Widziałem, że takie można robić rzeczy, ale ja sobie ją zostawię, bo to będzie takie dodatkowe utrudnienie. No konkretnie wygląda. I wy chcecie, żebym zrobił go na drift, tak? Zobaczcie, jaki on jest wielki. Jest ogromny. Ogromny. Czy on ma tutaj silnik? Nie, on ma silnik schowany pod kabiną całkowicie. Więc ta kabina pewnie się odchyla, żeby mieć do niego dostęp. O kurde. No, strasznie toporne. No, ale to jest ciężarówka. To nie musi być jakieś tam, wiecie, super luksusowe. Ale jest, no zróbmy go na drift. Nie brzmi jakoś tam imponująco. Okej. Okay. Czy my u nim... Nie no kurde, nie zerwiejmy tym. Będzie ciężko. Dobra. Spróbujmy teraz zrobić taki szybki tuning. Nic kurde nie widzę. Może lepiej z tej kamery driftować. No dobrze, chodźmy sobie zatem na jakąś strefę driftową i powiedzmy, że... No nie przesadzajmy z trzema gwiazdkami. Ale dwie gwiazdki na jakiejś strefie driftowej ogarnijmy, ok? Trzy to byłaby trochę przesada już, bo naprawdę trzeba się nieźle narzucać tą dupą, żeby ogarnąć. Chyba, że na offroadzie spróbujemy. No, zrobiłem auto do driftu, no ale bardziej pod asfalt. Tu mamy fajną strefę driftową, jedźmy tam. Jedź, dziadu. No, coś tam leci, kurde. Patrz go! Pierdzielamy. Coś tam bije te punkty. No tak wszystkim będzie driftował. Ile gwiazdek? Tutaj jeszcze chyba nie driftowałem. No i są dwie gwiazdki! Challenge wykonany. A ile tutaj jest na trzy? Może się uda trzy wbić. O kurde. Jak się trzęsie śmiesznie. Ale jedzie, coś tam driftuje, no. Nawet da się go przesterować, to jest śmieszne. 54 tysiące teraz niby. Ale udało się te dwie gwiazdki, więc ja uznaję, że jest wykonany. Chociaż tam no nie napisał Łukasz, co... ile punktów mam, co mam w ogóle zrobić z tym samochodem, ale no driftuję, tak? Więc moim zdaniem zadanie wykonane, zrobiłem driftową z Unimoga. Drift autem z napędem naprzód. Kamilos napisał. Drift autem z napędem naprzód. Oczywiście to nie będzie drift. Możemy to zrobić, kurde, to jest fajne wyzwanko. I nawet nie będę musiał kupować nowego auta, bo pewnie jakieś auto z napędem... O, proszę bardzo, już mamy. Też jak piszecie mi to wyzwania, to mówcie, co danym samochodem miałbym zrobić, bo zrobić samochód driftowy, powiedzmy, z napędem naprzód, no to mogę i jakoś tam nim podriftować, ale jeszcze jakieś takie wyzwanie, żebym coś z tym zrobił. Dobra. No i... jak to brzmi? Ten silnik rajdowy będzie sobie tak o sobie brzmiał.
Nie no, kurde, chyba nawet nie jest źle. Wywaliło mnie z sesji i streama mi troszeczkę przycięło, ale już jest okej. Dobra. I teraz... driftowanie z samochodem z napędem naprzód. Przemaleć go na różowo. Rzucę 5 zł. Nie musisz nic dorzucać, ale chętnie przemaluję go na różowo. Nie podoba mi się ten samochód. O Boże, to nie będzie... Nie wiem, jak my będziemy tym gratem rzucać na lewo i prawo. O Boże, on się od razu prostuje. Nie wiem, co byśmy musieli z nim zrobić, żeby driftować w ten sposób. Ale wszystkie sebicy mogą się czegoś nauczyć na tym... na tym wyzwaniu teraz. Ja pierdziele, co za katorga. Na szóstce pali kapcia. Patrz na to, co się dzieje. Ty! Ale fajnie działa w Fordzie ten dyferencjał. Zobaczcie. Jedno koło się kręci, napęd na jedno koło mamy teraz. Co się nie da, kurde, wszystkim się da. Kurde, ziomek, nie da się? Zobacz, jak leci. Kurde, lepiej jak Unimod. Człowieku, ja tu 3 gwiazdki wbiję. Hehe, elegancko, ziom. Arabskie drifty trochę. Co? Ty widziałeś, jak leciał? I teraz Sebiksy jakby oglądały live'a, to by w końcu się pod tym Tesco nauczyły driftować golfami, nie? Jak dla mnie zaliczone. Ja jestem ciekawy tylko, jak z napędem na tył by to poleciało. Spróbuj zrobić pila na offroad. On już jest na offroad porobiony. Na ten samochód nie mogę patrzeć. Ej, ja mam tak samo, nie? Wyzwanie zaliczone, samochód z napędem naprzód. Podriftowany, jest fantastycznie. Golf 4 na draga, ktoś pisze. Świetny pomysł, ale teraz patrzymy na wyzwania z stąd, tak? Dobra. Spróbuj golfem pojechać 340 km na godzinę. Kurde, zajebiste, trzecie wyzwanie, bardzo mi się podoba, bo stuningować golfa i jechać nim szybko to jest sama przyjemność. A niektóre golfy chyba mogą mieć bardzo fajne swapy zrobione. I mamy tutaj golfy, więc jak najbardziej. Golfa dwójki chyba żeśmy nie robili. Jedynkę robiliśmy. Tu mamy bardzo fajne malowanko do niego. Piszcie takie szczegóły, ok? Szczegółowo to wyzwanie opisujcie, no bo później ja muszę dużo rzeczy wybierać i siłą rzeczy jest mi później łatwiej, nie? A tu nie o to chodzi. To ma być wyzwanie. No dobrze, tak sobie wygląda golf. O kurde, tu jakiś bodykit mamy do niego. No zobaczmy. Więc tak, custom upgrades. O kurde, uwaga, co to może być? Mamy jakiś bodykit konkretny do niego. No proszę. 300 km. Ja nie wiem, czy on 4 paki nie poleci. Patrzcie, jaki szeroki skurczybyk. Chciałem powiedzieć gorzej, ale no nie powiem. Nie mogę używać tutaj żargonu, wiecie, tuningowego, tunerskiego. Niezły jest. Jest naprawdę fajny. Ja myślę, że on bez żadnego tuningu poleci te 300, ale żeby było jeszcze ciekawiej, to może uda się nawet i 400 polecieć. Zobaczymy. I teraz tak. Dobra, gdzie jest ta autostrada? Chyba tam gdzieś. No też taką zrobili autostradę, kręta cały czas jest. Dajcie spokój. Według ciebie wszystko powinno latać.
Ej, no bez przesady, no mamy osiągnąć tutaj 340 km na godzinę tym Volkswagenem, no to... No trzeba go jakoś zrobić. Nie wszystkie samochody robię na koksy. A, spróbujmy. Kurde, nawet teraz lata. Ten Golf cały czas myśli, że to jest Tesco. A ta autostrada, masz tu osiągnąć prędkość maksymalną. Dziadu. Dobra, 18, 20, 27, 340 masz pojechać. Już mu się biegi kończą. Dobra, jest, 341. No i fantastycznie. Mamy wyzwanie ukończone. Coś tam uderzyłem nawet, nie wiem co. No i super. To jest dobre wyzwanie. Czekaj, backflip w przód, czyli musielibyśmy lecieć do przodu, ale obracać się do tyłu. Nie mam pojęcia, jakby to można było ogarnąć. Chociaż? Nie, mam pomysł, dobra. Speaker test napisał backflip w przód. Mam pomysł, jak to można zrobić. A najlepszym samochodem do robienia backflipów, jak myślicie, jaki to będzie samochód? Ja już mam taki zrobiony. Dobra, musimy uważać troszeczkę z tym przyspieszeniem. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ponieważ mamy tu zawieszenie offroadowe, a ja chcę, żeby on był jak najbardziej miękki. Prędkość maksymalna to 300... 30 km na godzinę. Dokładnie, Iseta. Będziemy się bawić Isetą. Dajemy tutaj w negatywie, czy nie? Tak, ale nie będziemy przesadzać z tym. Tutaj stabilizatory dajmy ten. Okej, i najbardziej miękkie zawieszenie, jakie jest. Kołysanka dla dzieci. No tak, no, nie będę was oszukiwał. Będzie kołysać samochodem i to zdrowo. Mamy. Porobione. Dobra, on prawie na koło staje. O kurde. Ej, to zawieszenie jest naprawdę mega miękkie. Ciekawe, czy się... O kurde, ty. Pieprzony Angry Birds. Yeah. I dobrze, i porobiony jest. Najbardziej miękkie zawieszenie, jakie się tylko da. Właśnie nie mogę za bardzo przyspieszać, bo tutaj... No nie damy rady. Hamuj, że... Dobra, nie szalejmy, po prostu tam dojedźmy. Powoli będziemy jechać. Patrzcie, jak on brzmi ze środka. No i super. Myślę, że na offroad będzie spoko. O, i teraz udało mi się go naprostować jakoś. Oh shit! Yeah! Dobra. Jesteśmy na miejscu. Tu jest stare, opuszczone lotnisko. Tutaj można robić fajne drifty, bawić się ogólnie tego typu rzeczy, ale mamy też hopki. Jedna rampa jest taka, że samochody wywala jakoś śmiesznie do góry. I ona jest tam. Musimy się na nią rozpędzić. No, to jest chyba ta rampa. O kurde, nie wiem czy naceluję na nią. Pierdziele. To nie rampa. Tam jest dopiero ta rampa. Okej, patrzcie na to. Ruszamy z trójki.
Moim zdaniem wykonane. No ale spróbujmy to jeszcze ładniej wylądować. Tak, to jest właśnie backflip do przodu, czyli backflip do tyłu lecąc do przodu. Spróbujmy to jeszcze wylądować na cztery koła. O! Nie udało się. Ale za pierwszym razem nawet tak udało się fajnie wyskoczyć, nie? To było aż dziwne. Co ty, Lucek, wymyślasz? Ja nic nie wymyślam, to widzowie wymyślili. Ten Mercedes jest pod inną nazwą. A jaką nazwą? Napisz na czacie, żeby już donate'ów nie wysyłać. A teraz front flip. Musiał jechać do tyłu. Kurde. Nie, to trzeba już... O, teraz mi się nie udało. No to dziwne. Jeszcze raz. Morgan do driftu. Pagani na offroad. O, cyk. I z telemarkiem. Dobra, moim zdaniem zaliczone. Backflip do tyłu lecąc do przodu. I zajebiście. Yeah. Nawet mamy odpowiednie malowanie do tego wyzwania, nie? Także co, wyzwanka zaliczone, 4 wyzwania od widzów. Następny post tutaj pojawi się na moim YouTubie. Tutaj wejdziecie sobie w społeczność i zrobię taki pościg podobny do tego, gdzie będziecie właśnie wypisywać swoje wyzwanka. To będzie mniej więcej wyglądać tak jak tutaj. Też jest taka reaktywacja serii Forza Horizon 3, także zapraszam was do zabawy.